Siemanko, z tej strony Jaro. Dzisiaj kolejne top 3 ćwiczenia, ale nie na nogi tym razem na klatkę piersiową i z góry troszeczkę przepraszam za mój głos. Może nie będzie słychać, albo troszeczkę będzie słychać, że mam lekko zmodulowany, bo mam przeziębienie delikatne, coś mnie złapało, ale myślę, że wszystko będzie zrozumiałe. Także lecimy. Pierwsze ćwiczenie na klatkę, które jest królowo wśród wszystkich ćwiczeń, wiadomo. Każdy to robi, to wyciskanie sztangi leżąc. Dlaczego? Dlatego, że ono angażuje wiele włókien mięśniowych, to znaczy nie tylko klatkę, głównie dół, ale i też barki, przód barków, jak i tricepsy. No i ćwiczenie wielostawowe angażuje wiele włókien mięśniowych. No i nogi też pracują, no bo wiadomo, że siła idzie z nóg, dobry leg press i wszystko idzie po prostu ziemi i to jest według mnie jedno z głównych ćwiczeń, które powinno wykonywać się na siłowni. Jak zaczynasz w trening, to zaczynasz oczywiście od wyciskania, bo jest po prostu najcięższe ćwiczeń, bo to ćwiczenie wielostawowe i co najważniejsze, można elegancko sobie progresować, tak, dodać więcej ciężaru, dzięki temu po prostu nasza siła wzrośnie, jak i też masa mięśniowa, mięśni klatki piersiowej. Tak. No i różnie można progresować, liniowo, wiadomo, progresje są przeróżne, ale właśnie to jest najlepsze w tym, że można ten ciężar dodawać sobie z treningu na trening. Drugie ćwiczenie, według mnie, to jest wyciskanie hantli na ławce skośnej. Dlaczego? Dlatego, że hantle dają nam większy zakres ruchu niż na przykład sztanga. Sztanga do pewnego momentu będzie zawsze, a hantle możemy jeszcze niżej opuścić, czyli dzięki temu jeszcze bardziej klatkę piersiową rozciągniemy. No i to jest głównie ćwiczenie na górę klatki piersiowej, no bo wiadomo, klatkę trzeba całokształtowo rozwijać, czyli dół, jak i też góra. I dzięki temu ćwiczeniowi też fajnie rozwiniemy klatkę piersiową, głównie góra tutaj będzie angażowana, ale i też trochę dół. No i oczywiście tricepsy, jak i barki też w delikatnym stopniu będą angażowane, więc według mnie też to jest jedno z ćwiczeń, które musi się znaleźć w waszym planie treningowym. I trzecie, ostatnie ćwiczenie na klatkę piersiową to jest pochylenie tułowia na dipach, czyli po prostu dipy z pochyleniem tułowia, bardziej angażując klatkę piersiową, czyli tak zwane pompki na poręczach, tak? Wiadomo, można pompki w dwóch wariantach robić, ale ten wariant z pochyleniem bardziej angażuje klatkę. Jeszcze jak weźmiemy łokcie w bok, to tym bardziej ją rozciągniemy i też tutaj są wiele włókien mięśniowych jest zaangażowane, bo też tricepsy pracują. Wiadomo, jest to jedno z cięższych ćwiczeń, bo nie każdy adept, co zaczyna, poradzi sobie z dipami, ale według mnie też powinno się to znaleźć w planie treningowym, dlatego że ogólnorozwojowo nas rozwija, tak? Siłę buduje tricepsa, jak i też właśnie klatę rozbuduje i właśnie te są barki angażowane, więc te trzy ćwiczenia według mnie muszą się znaleźć w planie treningowym i dzięki temu wasza klata będzie wielka jak u Arnolda Schwarzeneggera. Pozdro.